Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Czechu i witam was oczywiście w kolejnym odcinku z gry Rustler, czyli polskiego średniowiecznego GTA z taką muzyczką, tak bardzo dużo elementów takiego San Andreasa ma w sobie, tak szczerze. No mało jest podobny do piątki, ale powiem wam szczerze, jakby połączyć San Andreas z takim GTA 2 czy coś takiego, nie wiem czy graliście w GTA 2, ja grałem u kolegi, jak mieliśmy kurczę po 8-7 lat. Graliśmy w GTA, takie z góry właśnie było i tam się przejeżdżało ludzi i tak dalej. To były te pierwsze GTA. Kurde, aż mi się teraz wspomnienia naszły. Tak jakby połączyć to z GTA San Andreasem, to wychodzi nam właśnie taki Rustler. I oczywiście w średniowieczu. No nic, w sumie strasznie długi wstęp, ale jeżeli podoba Ci się seria, to zostaw lajka, komentarz, suba, dzwonek, wpadnij w linki w opisie, a my kontynuujemy misję poboczną, ponieważ musimy uzbierać 4000 golda, żeby zacząć misję główną. Mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze troszeczkę liźniemy misji głównej. I później zrobimy sobie misję główną. Misja Wołowina. Postaram się, słuchajcie, zrobić wam takie chaptery, że misje poboczne i misje główne. Bo ptasiu, coś tam. W wiosce jest jakaś piękna krówka, wygląda przepysznie. Problem z tym jest właścicielem, ani myśli jej sprzedawać. Chcieliś mi ten kowel, a dobrze zapłacę, tylko pamiętaj, ma być żywa. Ja sam zająć się tą ślicznotką. Ukradnij krowę, no. Okej. O czym mi tu nie kaszleć? W dzisiejszych czasach jest to co najmniej nie na miejscu. Kaszleć na kogoś, to już w ogóle. Śmieszne, jak szybko czasy się zmieniają. Ale to dobrze, dobrze. Dobrze, że świat idzie do przodu i ewoluuje. Jesteśmy bogatsi jako ludzkość w nowe doświadczenia i to jest najbardziej super. Dobra, powiedz mi, że mogę na nią... No, najlepiej sprawdzi się tu kij. Oby pleasure mojej mućki ćwoku. A pierwszupera, chłop mnie tam goni. Okej. Okay. Trzeba mu przypomnieć, że no niestety. Przykro mi powiedzieć panu, ale... Gleba, gleba, no. Ja mogę mućkę głównym rzucić? O, mogę, ty, no działa. Tą drogą w ogóle ze wszystkich najbardziej... To już abstrahując się tego. Ja nawet w grze komputerowej lubię się znęcać na przykład nad zwierzakami. Ale ogólnie to ja strasznie kocham zwierzęta i tego. I in general, wiecie, ze wszystkich rzeczy najbardziej kurwa nienawidzę rzeźników. No tych to nienawidzę najbardziej, w sensie nienawidzę. Możesz stąd iść, jak jesteś rzeźnikiem. A w ogóle to spierdalaj. Naprawdę, nienawidzę. Ach. Jakby... Jak sobie tylko pomyślę... O NIE! Co się triggeruje? Zwierzęta też mają prawa, krowy to takie pandy. Tylko jedzą trawę, pandy też byś zjadł? Ja mi wystarczająco dużo soli i wszystko ci zjem. 4 metry ty jest wejście. O, ty, co tu się dzieje? Nie widzę cię. Aż królowa jednak nie jest taka święta, tak malują. Co ty robisz, ty? Wiemy. Ciekawostką jest, że w Indiach na przykład nie jedzą krów, bo uważałem krowę za świętą, więc tam się nie zabija krów. Polecam. Natomiast nie lubię Indii z tego względu, że... No wiele, India to w ogóle strasznie zacofane przyjeby są głównie w tych Indiach, szczerze mówiąc. Jeszcze cię oskamują na Microsoft Virus. Hello, sir? Nie wszyscy, wiadomo. Dlatego mówię, że jakoś nie przepadną za Indiami. Jakieś tak, Indie, Indie. Dobra, czyli my z krową musimy tam konkretnie wejść, tak? Ja sobie barda w ogóle mogę... Butcher. Ja sobie barda mogę, słuchajcie, w ogóle wynająć do tego, żeby on za mnie biegał i grał minutki, chyba coś takiego. Ale ta kro... A, bo ja jest pięści biję, ja powinienem badylem. Kurde, już prawie jesteśmy. No i miodzio? Nie, no kurwa, no miodzio chyba, co?
Dobra, tu jesteś ślicznaczko, chodź do tatusia. Tatuś zrobi z ciebie zacny stek. Dla ciebie, chłoptasiu, mam oczywiście złoto. To sztuk złota? Tylko? Ty, skamaz. Niedobrze, widzowie. No i teraz mamy ten problem. Problem, słuchajcie, nazywa się... nie mam pieniędzy, by robić misję. Żeby mieć, słuchajcie, żeby robić misję, potrzebuję golda 4000, o ile się nie mylę? Chyba 4000 golda, żeby zacząć robić misję główną. Czyli musimy niestety iść tutaj na nielegalne walki. A na przykład do kościoła. Bo tutaj tą misję poboczną jest bugowana i nie potrafię ją zrobić. Ale zgaduję, że wątek nie rozwinąłby się na tyle dużo, że jakoś coś by się stało. Postaram się w opisie, o ile nie zapomnę tego zrobić, postaram się pododawać te chaptery takie, nie? Co się dodaje. Epizody. Nie wiem, czy po polsku też to są epizody, w sensie, czy po polsku to są epizody i czy po angielsku chaptery, ale nie, mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. To, że jak sobie najeżdżacie, to macie ładnie, słuchajcie, napisane na dole, jak sobie najeżdżacie na pasek po prostu. Albo do opisu. Czemu oni mnie gonią? Hmm? Co do? To jest... Aha, czyli tylko ta dwójka mnie goni, ale reszta policji nie, bo... Aha, no dobra, to jest wtedy... Ale wcześniej tak nie było. Wcześniej było tak, że zbierałem to i po prostu instant przestawali mnie gonić. Dziwne. A teraz jest tak, że po prostu zbieram jakby plakat i... Reszta mnie nie goni, ci co mnie nie widzieli, ale ci co mnie widzą, to nadal widzieli, to nadal mnie gonią. To tak jest najrozsądniej. Najuczciwiej. I nie jest głupio, że zbieram plakat i nagle wszyscy, kurczę, przestają mnie gonić, nie? Tak by było fajnie, ale wcześniej tak się, miałem wrażenie, się nie działo. Dobra. Miejskie mordobicia setów. Mamy tutaj, pokonaj Sir Lancelota. Lancelot. Sir Lancelot, okej. Okay. O kurde. Ale szybki gagatek. Tu trzeba być po prostu szybkim. Aby robić dobrze kontrę. Spróbuję się nauczyć kontry. Może nie, bo zaraz padnę w sumie. O kurde, jaki unik. Zwycięstwo! Zdobyto tarczę. 200 sztuk golda? No chcę więcej, chcę więcej. Musimy tutaj nazbierać pitongu. Braci Bolec. A na pięści, tak? Kurde. I my. Zostaw. Więc go tak będzie. To ja w ogóle coś płacę idąc na ten turniej? Czy jakby jak przegram, to tracę. To pewnie była butelka, ale. Potwornie mocno się wystraszyłem. W sensie. Giga mocno. To była butelka, która pewnie strzeliła. Nie wiem, czy to w ogóle było słychać. Albo takie stuknięcie koło mnie i zasrałem majty, szczerze. Nadal czuję niepokój, czarki przychodzą, kurwa. Uspokój się, panie Czesław. Nie no, zimno mi się nagle zrobiło. Ty, ja muszę tak przestać. Ty, bracia Bolec, to są jakieś kurde jełopki. Pachołki, bobiki, maćki, nie wiem jak to nazwać jeszcze. W ogóle nie wiem, czy opowiadałem historię kiedyś. Chciałem się nazwać nickiem Maciuś lat 12. Czy Maciuś lat... No, Maciuś chyba lat 12. Ale wpisałem... nie, czy było zajęte, nie? W Lidze Legend. I słuchajcie i tego. I kiedyś spotkałem tego chłopa, co mi zajął ten nick, ten Maciuś lat 12. To śmieszne, że... Spotkałem chłopa, który zajął mi kiedyś nick, który miałem wziąć. Nie wiem, czy rozumiecie, czy to ma to sens i czy to w ogóle jest śmieszne, kiedy ja to opowiadam. Halabarda? Czym jest kurwa halabarda w ogóle? Ty!
Co to wpierdalasz, ty? Czemu? Ja tu nie mogę uników halabardą robić. No nie mogę, ty. Mogę tylko ciachać halabardą. Mam nadzieję, że nie straciłem golda. Halabarda jest tragiczna. Zdobyłem tarczę. Potrzebuję jeszcze 200 golda. Jest jeszcze jedno mordobicie ascetów. Jest szybko, jakaś jeszcze dobra historia. Kurde, nie wiem. O nie, znowu halabarda. Cały czas teraz będzie halabarda, dopóki ich nie pokonam. Naprawdę? Kurde. O, a nie ma tu nawet... Nie, no jest mocny cios niby. O, to jak ja mam tu niby halabardą pokonać, kurwa? Niemożliwe chyba. Mierzy za szybki na halabardę. Strasznie wolno, ty. A nie umrze teraz, za każdym razem będzie halabarda. Proszę, no dajcie mi rzecz pięści, czy co, braci bolec. Halabarda. Co to nawet jest halabarda, ty? W ogóle co to jest halabarda? Czemu mi nie zadaje damage'em? Przecież go bije, no skamazno. Bije go przecież i nie dostaje damage'a, chłop. Pewnie, że tak. Zacznij ciężki turniej. Szybko, umieraj. Proszę. No umrzyj, zez. Dobra. Został nam jeden. No to nadal nie jest łatwe zadanie, w sensie... No, dobra, widzowie. Co to w ogóle? W ogóle śmiesznie się denerwuje. Kurde, miał autyzm. Znaczy, nie, że miał coś do ludzi z autyzmem. To jakby, no, w ogóle słowo... To nie, to niepotrzebnie tak mówię, muszę sobie... Ale to nigdy, po prostu nigdy nie chcę tego mówić, ale jakoś tak mi wychodzi naturalnie. Kompletnie nie mam... W ogóle mówiąc, zastanówmy się, nie? Że mówiąc jakby takie rzeczy, no nie masz na myśli, że ktoś jest faktycznie autystyczny. Albo mówiąc na przykład P-worda, nie? Na YouTube można takie rzeczy mówić, ale kto wie. Lepiej na Twitchu nie można P-worda mówić, to nie mówię. Ale każdy, kto wie, o co chodzi, to wie, o co chodzi. Na przykład... Nie masz na myśli osoby homoseksualne, często mówiąc P-worda, tylko masz na myśli... Tak nie wiem, tak traktujesz tego P-worda jako... Wiesz, o co chodzi. Żeby komuś powiedzieć tego. Ale zważywszy, że jest też traktowany do osób homoseksualnych, to tego, ale w głównej mierze, no mówiąc takie rzeczy, nie myślisz o osobach homoseksualnych, albo tam wiesz, o co chodzi. Kurde, nie da się tego zejść. Mówiąc autystyczny, nie miałem na myśli ludzi autystycznych i przepraszam. Tyle. Przejdę sobie to... No sam, bo zajmie mi to z 5 lat. I wiecie, najśmieszniejsze jest to, że za każdym razem dzieje się to samo. Zatrzymam nagrywanie, przejdę, za pierwszym razem otrzymam. To się tak zawsze dzieje. Zobaczymy, czy i będzie i tak tym razem. Widzimy się zaraz. 15 sekund od momentu zatrzymania, zwycięstwo. Nic nie zmieniałem, po prostu kiedy skupiasz się 100% na gierce, to idzie to 1000 razy lepiej, niż jeżeli no, w momencie, kiedy się nie skupiasz 100% na gierce, tylko wiecie, starasz się prowadzić jakiś odcinek i nie popełniać błędów, wiesz, o co chodzi. To oglądają ludzie, ktoś się może poznać urażony. Zazwyczaj mam to w dupie. Ale po prostu są takie rzeczy, których wiecie. Ja uważam, że jestem dobrym człowiekiem, ale są takie rzeczy, więc mam w dupie zazwyczaj, co mówią inni, albo co oni sądzą, bo to najważniejsze jest, co ja o sobie sądzę i wiem, jakim ja jestem człowiekiem. Ale są takie rzeczy, które mnie na przykład mocno uderzają, właściwie jak ta rzecz, którą przed chwilą powiedziałem. No niestety, misje główne? Halo? Nie wiem, chyba cały odcinek będzie, kurde, z turnieju na halabardy, bo nie widzę innych. Z mordobicia assetów, ty. Bo nie rozumiem. Ogniem i dzidą, ty. Nie podoba mi się.
Nie ma szans, słuchajcie. Powiem wam, że na odcinku to jest zupełnie. To jest zupełnie coś innego. No, zaczynasz nagrywanie i zupełnie się nie skupiam na tym, co mam robić, nie? Bez kitu. To jest coś zupełnie innego. Idziemy do kościółka, zobaczymy, czy w kościółku coś będzie. Bo widzę, że jest budynek się jakby odblokował, jest jakaś taka dziwna rzecz. A w innym wypadku to ja nie wiem, kurde, wyścigi konne chyba. Bo w innym i walniemy sobie po prostu 5-minutowy odcinek, bo obawiam się, że niestety. Czemu ksiądz chodzi starszą? No to już nieważne. Obawiam się, słuchajcie, że niestety no nie ma za bardzo co robić w tym momencie. Chyba, że to jest faktycznie misja. Duszpasterstwo. Aha. Ja za to pieniądze będę dostawać, za zachęcanie ludzi na msze. Takie misje poboczne, tak? Teraz sobie leci barka elegancko. Ty, jest noc wreszcie. A to nieczęsto się spotyka w tej grze noc. Naprawdę nieczęsto się noc spotyka. Mam wrażenie, że kurde w tej grze cykl dnia i nocy trwa dokładnie tyle samo co ten. Że dzień trwa kurde 15 godzin i noc 9. Kurwa, myślałem, że strażnika mogę zachęcić tutaj, żeby poszedł do kościoła żwawutko. Tu chyba jednak nie mogę. No ty, dlaczego niby trzech ludzi tylko zachęciłem, żeby poszli do kościoła? Na pewno nie, co się dzieje? Halo? Wydupcasz do kościoła w tym momencie. Sześć, dziewięć, haha. Uhuhu. Siubu do gdyby. Wszyscy? Powinni być wszyscy. Sukces. 100 sztuk złota tylko? Dobra, walniemy jeszcze wyścig i kończymy widzowy odcinek, bo tu giga nudy są. Nie ma co robić, kurde. Aż wstyd trochę dawać 20-minutowy odcinek, niestety. True. Wiem, że wstyd trochę. Ale słuchajcie, nie sądziłem, bo myślałem, że będzie tu miejsce, wiecie. Tu się coś stanie. Nawet nie wiem, czy ten odcinek wrzucę. No jak widzicie, pewnie to wrzuciłem, no nie? Jak to ogląda, to wrzucone było. Ale nie wiem, dlaczego podjąłem tak głupią decyzję o wrzuceniu tego, bo to straszne ludy są. Mam nadzieję, że tutaj 400 golda mogę wygrać. Czemu jestem takim koksem, a wszyscy stałem w miejscu z tyłu? Nie wiem, jest jakiś false start? A, tu łatwiło, to jest jakiś dla dzieciaszków giga, co jest? Dla dzieciaczków, ty. Ty, a wiecie, jaki mam pomysł zajebisty. Wiecie, do czego ta gra by była fajna też? Do roleplayowania ogólnie, mam wrażenie. Żebyś mógł sobie roleplayować różne rzeczy. Jakby dodali online, nie? Żebyś mógł sobie pograć, to by było spoko. Byś się na dupce z innymi. Podróżować, żebyś mieć sobie mieszkania. No mają już jakby to zrobione, nie? Ten online to jest może kwestia czasu. Miejmy nadzieję. Ile wygrałem? 400 sztuk złota. To sporo akurat. Udało się wreszcie. Jeszcze jeden wyścig walniemy? No dobra. To jeszcze jeden. Online byłby zajebisty. Ciekawe, czy jest jakaś wyczerpywalna ilość... O! Nie, wyścigi ludzi na koniach. Kurde, zajebiste ogólnie. Fajnie jest też GTA online, ale szczerze mówiąc nie chcę mi się GTA kupować. A oni są zbugowani tu. Łe, to ja sobie się ścigam z nikim, tak? Aha, dobra. Zero emocji, jak się z nikim ścigać. Ale w online by było tak zajebiście. Wyścigi tego, koni, wyzodzi. Jakieś ulce, ulepszasz sobie różną postać swoją, na przykład kondycję, szybkość, właśnie ataki, coś tego. Zajebiste to by było. Tylko ogólnie... Ogólnie powinno być tak, że nabywasz umiejętność jeżdżenia na koniu, jeżdżąc na koniu. Wtedy ma to sens, bo jeżeli ja sobie daję tą umiejętność i wykupuję ją jakby, to mi się nie do końca podoba. O wiele lepsze by było chyba, jakbym zyskiwał umiejętność
tankowania i bycia bardziej odpornym w momencie, kiedy byłbym bardziej odporny, nie? Czy coś takiego. Wiecie co, skoro mamy już 4000 golda, bo ja nie jestem pewien, czy to jest 4000 golda, czy to czasem nie było 5000 golda. Dlatego jeszcze raz robię ten wyścig zbugowany, bo jestem pewien, że wygram. Będę miał 5000 golda. I słuchajcie, mając te 5000 golda, zobaczę, czy nie odblokuje nam się misja główna, bo jeżeli się odblokuje, to jeszcze sobie misję główną dzisiaj walniemy, nie? A mi ręka boli, kurde, w ogóle mi ręce bolą, sobie ćwiczę teraz ostatnio dużo, ale chyba trochę przesadzam. Ajajaj. Zobaczymy, jak będzie 5000 golda i odblokuje się ta misja, to będzie miodę, tylko... No nie, no musi być, ty, 5000 to mini, w sensie... Nie, no musi się teraz odblokować ta misja. Więc okej, dobra. Jestem przekonany na 99%, że się teraz ta misja odblokuje. Główna. Bo potrzebowaliśmy na turniej bicia szlachciców 5000, nie? Więc musi być. Mamy to? Mamy! Mamy głównego questa, widzowie. Do questa, zajebiście. To było 5000 na bicie szlachciców po twarzy. Więc postaram, o ile nie zapomnę, postaram się jakoś po tym odcinku też zaznaczyć sobie w kurczę, w opisie, znaczy w nazwie może odcinka, żebym zapamiętał sobie, żeby walnąć wam, słuchajcie, te chaptery takie, nie? Te rozdziały. No kurde. Żeby walnąć, słuchajcie, rozdziały. I... Nie, wyścig nie. I żebyście widzieli sobie, kiedy się kończą misje poboczne i kiedy zaczyna się główny wątek. A to jest super, nie? Że tak YouTube tak dodał. Dzięki temu sobie klikasz, kurde, i masz zajebiście, nie? I wiesz, że... No, tutaj grałem sobie misje poboczne, a tutaj jakby skończył misję poboczne i zaczął jakby główną misję. Każdy, kto chce grać sobie główne misje, to gra sobie główne misje. Każdy, kto ten... ogląda. Każdy, kto chciał oglądać główne misje, główny wątek, ogląda główny wątek, a każdy, kto chciał oglądać misje poboczne, ogląda misje poboczne. Falaucie mógłbym tak dodać, aczkolwiek mam wrażenie, że słuchajcie, nie teraz, nie ze strażą. Kurde, to muszę ją najpierw zgubić. A ja bym chciał straż konia w sumie. W sumie to straż konia bym chciał. Chodź tu. Ty! To odpuścił sobie. Kurde, szybko gubię policję. In vino virtias. Mówię, chciałem powiedzieć, że do Fallouta mógłbym to dodać, ale w Falloutie w sumie nie ma misji jakby pobocznych i głównych. Mam wrażenie, że o czymś zapominamy. Ej, a my nie powinniśmy zapisać się dzisiaj na turniej? Chyba nie ma. Chyba nie było misji głównych i pobocznych. Jakieś tak cholera. Znaczy powiedzmy, że były. Ale jakby nie było one oznaczone jakoś, że misje poboczne to misje poboczne. Każdy wiedział, że to misje poboczne, ale z drugiej strony... Nie wiem, w sumie mógłbym jakoś zaznaczyć to w Falloutie. Każdy, kto by chciał tylko oglądać misję, bo czasem na przykład szedłeś w Falloutie 30 minut, żeby pochodzić. Kurde, no niby ta. No może kiedyś pomyślę. No. Tam fajnie by było mieć jakieś większe community i wtedy widzowie by zaznaczali na przykład od tej do tej, bo teraz już mi ciężko określić od której do której, wiesz, chodziłem kursy w Falloutie, które grałem tam 2 miesiące temu. Ciężko mi określić. A tak jak masz widza, to widz ci może podpowiedzieć. Powiedzieć, obejrzałem odcinek, od tej do tej chodziłeś, tutaj robiłeś misję i wtedy ja sobie stamplujesz sobie w opisie, nie? Zaznaczasz, masz te chaptery i zajebiście. Witajmy do zapisu. Rychło, w czas właśnie zamykali rejestrację. Pierwszy etap, który rozpoczyna się jutro. Odpoczynając, zalecam sobie być w szczytowej formie. No dobra, jakby na to nie patrzeć, jesteś szermierzem. Myślę, że dasz radę. Wahu, brawo ja. Mimo to sądzę, że nie zaszkodzi osłabić trochę twojej turniejowych braci. I tak się składa, że znamy idealnego człowieka do takich przedsięwzięć. Naprawiona gorzała? Doprawiona gorzała. Klasyk. Idziesz ze mną? Kopytasz.
Jest fajny taki czerwony, nie? Nie, a nie, to mogą być rany wojenne w sumie. Kurde, jaki tu jest wielkie te turniej. Trzeba to ominąć jakoś fastem na razie. Doprawiona gazała. O, to w sumie można zebrać. O, pięknie. Co? Co dostałem? Chyba tylko jeden punkt umiejętności, co? Chyba tylko jeden. Odnowiono 50 punktów z procent życia. Spoczko. Dobra, lecimy. Odwiedź zielarza, tak. To jest ten zielarz? Właśnie tak pomyślałem o tym, że po prostu ujaramy wszystkich czy coś takiego, nie? Jest to jakiś dobry pomysł też. Oj. Dobra. Już myślałem, że zbagowany. Kurde, ale mi gardło zawsze boli, jak tak długo nagrywam odcinki. 2 godziny gadania, już mi gardło boli, co jest ty? Jak ja chyba wymiętkłem ostatnio. Co tu się dzieje? Ociąłem, testujemy najnowszą partię letniczych herbat. Ta jasne, to gorzałka z ziołem, co nie? Naprawdę musisz wiedzieć? Idealnie, słuchaj, jeśli chciałeś to solidnie przedostawać, znam grupę, która zamierza właśnie ostro przyhulaczyć. Tym nie zamierzam mówić nie potencjalnej fali nowych klientów. Bierz czego ci trzeba, o nic nie pytam. Tylko ostrożnie z tym, dobra? To delikatny towar. Wejdź na wóz z gorzałką. Food cart. Zabierz wóz na teren turnieju, nie uszkodź go. No, zabierz może być łatwo, nie uszkodź już ciężej. Ale postaram się. Chyba jak po prostu nie klikam shifta i sobie tak dygam jak teraz, to szansa na uszkodzenie jest zdecydowanie mniejsza. Jak się tu skipuje piosenki? F5. Okej. Warto zapamiętać. F9 to jest chyba quick cheat. O! Wóz chyba został uszkodzony wóz? Chyba nie, co? Oby. Szybkoń. Albo szybkokoń? Chyba szybkoń. O! Ej, że nie możesz wejść ze swoim alkoholem. Trzeba będzie odwrócić jakąś uwagę strażników. Znajdź i zatrudnij barda. Kurwa, jak to znajdź i zatrudnij barda? A będę miał. Stop. Jak zejdę, to będę miał zaznaczone? Nie. Jak wsiądę na innego konia, to już mi się zaznaczenie tego. A gdzie ja znajdę tu barda, ty? Halo, potrzebuję barda na wynajem. O, buty. Buty na speeda. Ostatnio je zebrałem, ale nie wiem, czy je mam. Dobra, tu jest. F. Nie, E. Dzięki Bogu. Ile ja płacę? O, 10 tu złota. Odwróć uwagę strażników taktycznym bardem. Oj, lepiej tu może nie wyjechać. Gdzie ty? Nie mam na mapie zaznaczone. Taktyczny bard. Teraz utwór zdedykowany naszym walecznym, ciężko pracującym strażnikom. Dobra, jest. Przypomniała mi się, była taka gierka o zarządzaniu tym swojego jakby miasta, teraz też mi się przypomniała. Bracie rycerze, zechcieliście zwierzyć gardła tym oto wyśmienitym alkoholem? Jeszcze jak, nie pogardzimy. No proszę, proszę, organizatorzy podają tylko tutaj sfermentowane kocie szczyny udające piwo. Jeśli a wyczęstować alkoholem, hyzo, zanim zorientują się jaki jest mocny. No dobra, taktyczna zbroja. Teraz mi się właśnie przypomniało, to w ogóle mam, kurde, mam tyle rzeczy, chcę zagrać w Hoja, w Hearts of Iron chcę zagrać, w Europę Universalis chcę zagrać. Czy wystarczy tu nutka anyżu? Nie, w kit dmuchał ten trunek, czy wyczuwam. I właśnie nie wiem, jakieś tutaj SimCity albo coś takiego, wiesz co chodzi.
Kurczę, jakieś różne city buildery średniowieczne też. Tyle gierek do nagrania teraz mam. O! Surviving Mars! Wszystkie te rzeczy pojawią się na pewno niedługo. Chociaż pewnie mi się znudzi, jak zagram sobie w jedną z nich, bo to są strasznie długie serie. Ale ogólnie ta. Ejczyk łyk, zamierzam wygrać ten turniej, zobaczyć, czy jestem najlepszym, najtwardszym. Twardzielem turniej. To jest chyba. Albo coś takiego, nie? W litości założyłem się, że nie wytrzymałbyś zderzenia z koniem. O. Tak? Sądzisz? Kurde, ciężko mi to stablingować, jakiś logiczny. No dawaj, jestem gotowy. Wejdź na bardzo ciężkiego konia, czy się betrosnę jazgę pod wpływem. No dobra. Na bardzo ciężkiego konia? Ale dlaczego mnie tu strasznie kurwa goni, no? Przecież nawet nie jestem pod gonitwą tych strażników. Tutaj jest delikatny strażnik, jest strasznie mad. Staranuj się Roderika taranującą prędkością. No dobra. Da się zrobić. Uff, czekaj, czy to moja śledziona? To za bzdury. Mam to jak w banku, żadna strzała mnie nie może sięgnąć. Wypchajcie się, Paweł. Gówno prawda, gówno prawisz, ser. Jakiś tam, stawiam dwie, trzy monety, że tak właśnie jest. Ty szykuj sakwę, bo zaraz się przekonasz. Kurde no, przestań mnie strażniku bić, no. Skamaz. Mat strażnik i co? Zaraz się wyzywa na biednym obywatelu. No gdzie biegniesz ty? Kurde mać, no nie wytrzymie. Nie, no dobra, no. Ale przecież to nie ma sensu, jak ja zabiję strażnika. Kurwa, ja nawet nie mam jak zabić strażnika, rozumiesz? Ładowanko, fast. A, bo... Dobra, wiesz co? Chodź tu, ty strażnik. No i dwie gwiazdki. Ty, a to jest jakaś zajebista kusza swoją drogą, co po cztery bije. Witaj ciemność, moja stara przyjaciółko. Ktoś jeszcze chłopcy, jeszcze jakieś gówniane przechwałki, nie? Tak mi się widzi, Sergaj, że chyba pozgonowali nasi kamraci. Niech im ziema lekką będzie. To co, rozchodniaczek? 4 punkty umiejętności. O nie! Dlaczego w tym... Dobra, widzowie. Myślę, że to jest O! Dobra, ty! Nie jest jego... Odblokowało się. Odbagowało się. Proszę mnie nie łap. Proszę, nie! Dobra, jest. Ale ciężko się prowadzi, ty. To on taki jakiś dziwny do prowadzenia jest. I co teraz? Ty, a ja nie mam już misji. Ty, nie mam już misji, co jest? Nie użyję... Nie rozumiem. Ja 5000 muszę co tego zbierać? Co ty gadasz, ty? Pokażcie, co by tutaj, że nie spadam z konia dam. Ale co ty, co wy gadacie, słuchajcie, że tutaj... A ja nie mam nawet domu zaznaczonych, czyli coś jest nie tak. Coś jest nie tak, nie wiem co jest nie tak, ale coś jest nie tak. Problem jest taki, że nie wiem co, zobaczcie, on jakby... Co tu się kurwa dzieje, ty? Coś się zbugowało. Bo jakby ja jestem nadal w misji chyba, wiecie? Coś jest nie tak. Nie wiem co tu się... O kurde, kogoś, czyjaś noga. Nie wiem co tu się dzieje. Ale coś jest słuchajcie nie tak. Znów grę. Kogoś błąd. No wydaje mi się, że... Chcemy, żeby ktoś nas zabił, wiecie? Bez kitu. Ja tak sobie, ja albo niech mnie pojmie, czy coś takiego, nie? Potępiony. I mam wrażenie, że teraz się odblokują misje. Poka.
Powinny. Coś jest nie tak, co? Pamiętajmy, że jeszcze to nie jest pełna wersja gierki. Więc posiada kilka rzeczy, kilka błędów. Dobra. Widzę, że nie będzie wczytania, więc moi drodzy, życzę wam miłego dnia oraz miłej nocy. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka, komentarz i suba, jeżeli podoba wam się raster, czy seria cała z rastera, czy na przykład ja. To możesz napisać komentarz albo wpaść na mojego Instagrama lub kanał vlogowy, lub Twitcha, lub Twittera. Dokładnie tak. Jeszcze na kanale vlogowym zobacz sobie Rewind, bo się napracowałem, jest giga koksem ten Rewind. Życzę wam miłego dnia oraz miłej nocy. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.